Dzień dobry, cześć, hello. Witam Was na Otwierankach, czyli przeglądzie nowości książkowych. Książek, które niedawno pojawiły się w księgarniach oraz takich, które niedawno pojawiły się na moich półkach. Dzisiaj zaczynamy od książki z Japonii. Jest to powieść, którą kupiłam sobie zupełnie niedawno, a to dlatego, że znam tę serię. Ta seria była do tej pory wydawana przez Uniwersytet Jagielloński, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz widzę, że zmieniła się nazwa na Bowiem, ale w każdym razie jest to w dalszym ciągu ta sama seria wydawnicza. Kobieta w fioletowej spódnicy jest obserwowana przez kobietę w żółtym kardiganie. Kiedy kobieta w fioletowej spódnicy przychodzi na ławkę, żeby tam sobie odpocząć, spędzić popołudnie, jest cały czas na oku kobiety w żółtym kardiganie. Później te kobiety spotykają się w jednej pracy i ta w żółtym kardiganie dostaje całkowitej obsesji na punkcie kobiety w fioletowej spódnicy. Książka o obsesji, o stalkingu, podejrzewam, że bardzo mocna, bardzo przejmująca, choć jak widzicie, jak większość książek z tej serii, całkiem cienka. Ale czuję, że emocje tutaj będą buzowały od samego początku. Kolejna książka to powieść, którą już przeczytałam. Nie mogłam się powstrzymać, kiedy tylko przyszła, praktycznie od razu zaczęłam ją czytać. Jest to trzecia część cyklu Elizabeth Stroud pod tytułem William. Pierwsza część nazywała się Mam na imię Lucy. Być może znacie te powieści. Ja je uwielbiam, naprawdę uwielbiam. William to mąż Lucy. Lucy Barton jest pisarką, która odniosła dość dużą popularność, ale miała bardzo fatalne dzieciństwo, naprawdę bardzo fatalne. Jeżeli chcecie więcej poznać opowieści o jej dzieciństwie, przeczytajcie dwie poprzednie książki. Ale jeżeli nie chce Wam się czytać dwóch poprzednich książek, wystarczy, że przeczytacie Williama. Ona tutaj też wspomina o swoim dzieciństwie. Kiedy umiera drugi mąż Lucy, David, Lucy zbliża się bardziej ze swoim poprzednim mężem Williamem, który już ma nową rodzinę, nową żonę, nowe dzieci. I wspólnie odkrywają pewną tajemnicę. Otóż William już jako naprawdę starszy facet, ponad 60-letni mężczyzna, dowiaduje się, że jego zmarła matka miała pewną tajemnicę. I razem z Lucy wybierają się w krótką podróż, aby zbadać tę tajemnicę, aby poznać przeszłość rodu Williama. Świetna książka o życiu, również mnóstwo tutaj emocji, mnóstwo uczuć towarzyszyło mi, kiedy czytałam tę książkę. Także bardzo Wam polecam wszystkie trzy powieści o Lucy, ale od razu mówię, nie trzeba czytać wszystkich, jeżeli chcecie przeczytać sobie wybiórczo którąś z nich, na przykład Williama, to też to absolutnie nie przeszkadza. Krótka teoria podróży i pustyni. Ta książka mnie zaintrygowała swoim opisem. Mówią na nim coś takiego. Kto dociera na jakąś pustynię, ten ucieka z jakiegoś innego miejsca. Jest to książka hiszpańskiego pisarza, która, jak tutaj opisują, jest mapą doznań i patchworkiem ludzkich emocji. Jest w ogóle wydana w dosyć ciekawy sposób. Już sama okładka jest, jak widzicie, dość intrygująca. Także druk jest w niektórych miejscach dość specyficzny. Są to opowieści, 6 krótkich narracji, które zabierają nas w różne miejsca. Czy to na wybrzeże hiszpańskie, czy też w jakieś lądy nieprawdziwe, świat fantazji. I w tej podróży dopasowujemy się do fizycznych czy wyimaginowanych miejsc każdej z historii. Bardzo jest to wszystko tajemnicze, ale jak widzicie, książka cienka, więc ja ją na pewno przeczytam, bo jestem ciekawa, co też ten hiszpański pisarz ma nam do zaproponowania. A teraz powieść gruzińska. Pokolenie dżinsów. Ta powieść opowiada historię, która wydarzyła się naprawdę. Ona jest oparta na prawdziwych wydarzeniach. W 1983 roku kilkoro przyjaciół postanawia uprowadzić samolot, który ma lecieć z Tbilisi do Leningradu.
ale ta nieprzemyślana, dosyć pochopna ucieczka, jeszcze dodam, że chcieli uciec do Turcji. I ta nieprzemyślana wycieczka niestety obfituje w bardzo poważne konsekwencje dla tych młodych ludzi, którzy zdecydowali się na tak desperacki gest. Pokolenie dżinsów, gruzińska powieść, jestem przekonana, że będzie fantastyczna. I Estonia. Listopadowe porzeczki. To powieść, którą na okładce reklamuje sama Olga Tokarczuk. Pisze, ta literatura potrafi zaczarować. I z tego, co tutaj sobie przeczytałam o tej książce, jest to powieść, która jest zanurzona w listopadowej mgle, otoczona mrocznymi lasami, zamieszkałymi przez tajemnicze zjawy i stwory. Można spotkać diabła, oszukać go, podpisując nim pakt i opijając sokiem z porzeczek. Jest to baśniowa i pełna magii i grozy, tajemnicy, czarnego humoru powieść, wyrosła z estońskiego folkloru. No moi drodzy, więcej mi nie trzeba mówić, to już mnie kupiło. Taka powieść wydaje mi się, że będzie doskonała na jesienne, długie, mgliste wieczory. I czas drogi. Patrick Leigh Fermor. Jest to powieść, która zaczyna się w 1933 roku i oparta jest na osobistych doświadczeniach. Tak naprawdę jest to relacja z podróży, którą autor rozpoczął w 1933 roku i wyruszył w podróż do Konstantynopola. Podróż, dodam, pieszą. Podróżował przez Europę, chciał być takim skrzyżowaniem Trumpa, wędrownego uczonego, być może pielgrzyma. Nocował w różnych miejscach, czasami w przytułkach, czasami w jakichś gospodach, klasztorach, stodołach, ale czasami z rządzeniem losu, na przykład w pałacach i zamkach. Towarzyszył mu cały czas wiersz Horacego, który niesie w plecaku. I czas drogi jest, jak piszą, błyskotliwą relacją z tej podróży i z różnych przygód, które przydarzyły się autorowi po drodze. Ta książka została opublikowana dopiero kilkadziesiąt lat po zakończeniu tej podróży. Także nie wiem, czy jest to relacja zapisywana na bieżąco podczas podróży, czy też przemyślenia autora, które zamieścił, które zawarł w tych notatkach dopiero po czasie. Jestem jej bardzo, bardzo ciekawa i Wam także polecam. Wydało Art Rage i Książkowe Klimaty. Polska książka Macieja Marcisza, druga powieść tego autora, książka o przyjaźni. I ta książka opowiada o grupie przyjaciół, są to trzy osoby, Kasia, Michał i Dorota, których przyjaźń przetrwała kilkanaście lat. Przetrwała to, że oni się rozjechali do innych miast, to, że mają zupełnie inne losy, inne doświadczenia. Ale gdy pewna tajemnica, którą skrzętnie skrywają, wycieka gdzieś na jakimś grupowym czacie, staje się to sprawdzianem ich relacji. Powiem Wam, że pierwsza książka, Taśmy rodzinne, tego autora bardzo mi się podobała, dlatego też daję tej drugiej fory i niedługo będę ją czytała. Nie zniechęca mnie nawet to, że wiele osób porównuje Marcisza do Sally Rooney. Jak wiecie, ja powieści Sally Rooney nie lubię, ale powieść Marcisza pierwsza udowodniła mi, że jest o wiele lepszy od autorki, z którą się go porównuje. A teraz przechodzimy do książki, która jest zapisem wydarzeń z jednego dnia. Dnia, który wydarzył się w moim dzieciństwie. Dnia, którego ja sama nie pamiętam. Widocznie byłam za mała, żeby cokolwiek utkwiło mi w pamięci, ale książka się nazywa Dzień przed i jak widzicie po fotografii na okładce, dotyczy stanu wojennego. Czym żyliśmy 12 grudnia 1981 roku? I autor, chwalony zresztą tutaj na okładce przez Pawła Smoleńskiego, który jest świetnym reporterem, opowiada o tym, co działo się w Polsce w tym czasie. Przede wszystkim śledzi to, co wyświetlano w telewizji, ale także rozmawia z ludźmi, którzy pamiętają, co wydarzyło się ich w życiu dzień przed wprowadzeniem stanu wojennego. Jedną z osób jest Danuta Wałęsowa. Jest tutaj także, już Wam mówię, Aleksander Kwaśniewski, który
dzień wcześniej, czyli 12 grudnia, zakupił coś w kiosku Baltony. Są tutaj też jeszcze inni ludzie, których być może nie znamy z imienia i nazwiska, ale którzy mają coś do powiedzenia na ten temat. Niezbyt gruba książka i podobno doskonale napisana. I jeszcze jedno wspomnienie z mojego dzieciństwa. Otóż wydawnictwo Dwie Siostry wydało ostatnio serię trzech książeczek i jedna z nich skojarzyła mi się, że była w moim posiadaniu, kiedy byłam mała. Książka pod tytułem Ubieramy misia. Jest to wierszowana opowieść o misiu, który ma różne przygody w ciągu jednego dnia. Między innymi jest sprzedawcą lodów, jest marynarzem. I tego misia, który jest tutaj na kartach książki, taki rozebrany, można go ubrać, proszę bardzo, w ubranka, które dziecko sobie może wyciąć. A tutaj mamy misia w samej bieliźnie. Ja tę książkę zamówiłam, ponieważ miałam taki sentyment z dzieciństwa. Chciałam zajrzeć do niej i zobaczyć, czy ją naprawdę miałam jako dziecko. I wydaje mi się, że na 90% tak. Ale wydawnictwo było tak miłe, że przysłało mi jeszcze dwie pozostałe książki z tej serii. I jestem przekonana, że Naszą podróż, która jest w ogóle wydana w fantastyczny sposób, zobaczcie, to jest taki długa szarfa, która się rozkłada w pociąg, i że ja to też miałam kiedyś, jak byłam małym dzieckiem. Być może miałam to odziedziczone po któryś z moich kuzynów. I trzecia książka, Listy, listy, listy o listonoszu. Tutaj można sobie zbudować skrzynkę pocztową i wrzucać do niej listy. Dzisiaj natomiast przyszła książka, która od razu mnie zauroczyła, bo wy już doskonale wiecie, że ja takie tematy uwielbiam. Książka pod tytułem Brud, cuchnąca historia higieny. Zobaczcie, to jest wielkoformatowa opowieść o higienie lub jej braku na przełomie wieków i w różnych miejscach. Jak widzicie, tutaj akurat mam Egipt. Ona jest przepięknie ilustrowana, naprawdę. Turcja. Myślę, że w Turcji z tą higieną nie było najgorzej, ale chętnie przeczytam. I nawet z tego, co zauważyłam, jedne z ostatnich rozdziałów dotyczą jak tego, jak zachować higienę w kosmosie. Także jestem jej ogromnie ciekawa i za chwilę będę ją czytać. Jak skończę nagrywanie tego filmu, zabieram się za lekturę, ponieważ jestem zachwycona tym, jak ta książka wygląda, jak jest pięknie wydana, jak jest pięknie ilustrowana i też jestem ciekawa, jaka będzie treść. Czy treść będzie równie zachwycająca. Kupiłam sobie też książkę tego samego wydawnictwa Bowiem, o którym wspominałam na samym początku filmu, tylko tym razem jest to książka, która jest literaturą popularno-naukową. Prawdziwe fałszerstwa Lydii Pine z podtytułem Kilka niesamowitych historii o podrabianiu. I czego się z tej książki możemy dowiedzieć? Otóż autorka nie skupia się tylko i wyłącznie na historii sztuki, choć tak mogłaby sugerować okładka. Ona pisze tutaj także na przykład o tym, czy taki sztuczny diament wyprodukowany w laboratorium jest prawdziwy. Co się dzieje, gdy podrobiony obraz lub rękopis osiąga większą wartość niż oryginał? Albo na przykład, czy autentyczny obraz Andy'ego Warhola może zostać namalowany przez kogoś innego niż Andy Warhol? I zadaje ona tutaj mnóstwo innych pytań, które też są na okładce i udziela na nie odpowiedzi. Ta książka nie jest ilustrowana, to jest po prostu tylko tekst, ale ja jestem jej bardzo ciekawa, bo te kwestie od dawna mnie interesują. I jeszcze jedna bardzo gruba książka, znowu tematyka, która jak wiecie bardzo mnie kręci, Historia współczesnej medycyny, renesans, wynalezienie chirurgii i rewolucja implantów Davida Schneidera. Bardzo wielki tom, bardzo malutkie literki, ale bardzo mnie też zachwyca wydanie. Zobaczcie te wyklejki. I ta z tyłu jest inna niż ta z przodu. Jest to książka, w której autor stawia taką tezę, że przez 295 pokoleń człowiek, kiedy zachorował, musiał radzić sobie przede wszystkim sam. Dopiero od 5 pokoleń jesteśmy szczęśliwcami, którzy mogą liczyć na prawdziwą pomoc ze strony wykwalifikowanych lekarzy. I ta książka opowiada historię ludzi, którzy stworzyli współczesną medycynę.
Na przykład zadaje takie pytanie i odpowiada na te pytania. Jakich niezwykłych odkryć dokonano w Wolsztynie pod Poznaniem? Kto był pierwowzorem głównego bohatera serialu The Nick? W jaki sposób medycyna ocaliła rozgrywki futbolu amerykańskiego? Oczywiście autor tutaj opisuje dokonania i sylwetki niezwykłych ludzi, którzy sprawili, że medycyna ruszyła do przodu. Powiem Wam, że bardzo mnie to intryguje. Najchętniej chciałabym mieć książkę w wersji elektronicznej, ale myślę, że spokojnie rozprawię się z nią w takiej wersji, w takiej formie, jaką mam. I ostatnia rzecz, którą na dzisiaj przygotowałam, wydanie albumowe K2, Historia najtrudniejszej góry świata. Zobaczcie, jaka jest duża, ledwo mi się w kadrze mieści i pokażę Wam w środku, jak ona wygląda. Autor tej książki zebrał fotografie, również mapy, również stworzył infografiki, które opisują historię, ponad stuletnią historię zdobywania góry K2. Alessandro Boscarino, tak się nazywa autor tej książki, przygotował dzieło jedyne w swoim rodzaju. Za sprawą map, wspaniałych archiwalnych zdjęć i szczegółowo opisanych tras przedstawia 100 lat wyzwań podejmowanych przez ludzi. I to jest właśnie ten album. Czytania tutaj za dużo nie ma, ale to naprawdę, ta książka robi na mnie ogromne wrażenie za sprawą w ogóle nietypowego formatu. Nie wiem, gdzie ją zmieszczę, na której półce. Prawdopodobnie będzie musiała leżeć poziomo, ale także właśnie tych archiwalnych fotografii, które są w świetnej jakości oraz opisów, które zamieścił pod tymi fotografiami. No jestem bardzo ciekawa, co tutaj autor zamieścił, które wyprawy i jakie przygody, które spotkały himalaistów po drodze opisał. Moi drodzy, to by było wszystko. Strasznie dużo, bardzo się rozgadałam, ale jak widzicie, gadanie o książkach, nawet takich, które nie przeczytałam, sprawia mi ogromną radość, ogromną frajdę, ponieważ każda taka książka, nawet nie przeczytana, jest dla mnie przygodą, którą niedługo będę przeżywała. Także powiedzcie mi, czy któraś z tych książek Was zainteresowała, co chcielibyście przeczytać? Czy któraś z tych książeczek Wam się kojarzy z dzieciństwa? Może mieliście którąś z nich, ubieraliście misia, wysyłaliście listy, czy może jeździliście pociągami? Jestem bardzo ciekawa, czy poruszyłam w Was jakieś, wiecie, pokłady pamięci, czy otworzyły się jakieś zapadki w Waszym mózgu, tak jak w moim na widok tej okładki w zapowiedziach wydawnictwa Dwie Siostry. Powiedzcie, od czego powinnam zacząć czytać? Czy od razu mam się rzucić na K2, czy na literaturę, czy na Marcisza, czy może jeszcze na coś innego? Bo najchętniej czytałabym wszystko, ale mam tylko dwoje oczu i dwie ręce, więc wszystkiego naraz nie dam rady. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem już za tydzień. Pa, 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 pa.